Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Formaty arkuszy przeznaczonych do wykonania rysunków technicznych są znormalizowane. Prostokątny kształt arkusza rysunkowego został tak dobrany, żeby każdy arkusz dwa razy większy lub dwa razy mniejszy był podobny do pierwotnego, to jest, aby stosunek boku dłuższego do krótszego był zawsze taki sam. Jako format zasadniczy przyjęto arkusz o wymiarach 297 na 210 mm i oznaczono go symbolem A4. Inne formaty, zwane podstawowymi, są wielokrotnymi formatu zasadniczego, to jest są 2, 4, 8 lub 16 razy większe od A4 i oznaczone symbolami A3, A2, A1, A0. Format arkusza A0, wymiary arkusza. 841 na 1189 mm. Format arkusza A1: wymiary arkusza 594 na 841 mm. Format arkusza A2: wymiary arkusza 420 na 594 mm. Format arkusza A3: wymiary arkusza 297 na 420 mm. Format arkusza A4: wymiary arkusza. 210x297 mm. Na każdym rysunku technicznym, bez względu na to, jakiego jest formatu, należy wykonać obramowanie. Ramka powinna być wykonana linią ciągłą w odległości 5 mm od krawędzi arkusza. Znaczną część objaśnień i uwag dotyczących rysunku zawieramy w tabliczce rysunkowej, którą umieszcza się w prawym dolnym rogu arkusza, tak aby przylegała do linii obramowania. Kierunek czytania rysunków jest zawsze zgodny z tabliczką rysunkową. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.